Witam Was tutaj, cześć, chciałem znowu, zapraszam Was na kolejny filmik z City Skylines PlayStation 3 Mass Transit. No i tak, wracamy z naszymi starymi dobrymi odcinkami, czyli timelapse i różnego typu rodzaje. Akurat tutaj nie ma timelapse na koniec, tak wiem, tego trochę brakuje mi też w sumie. Ale to może w kolejnym odcinku się pojawi, albo jeszcze kolejnym, nie wiem, mam zamiar do tego powrócić. Może odcinki tak będą rzadziej, ale mam nadzieję, że będą takie bardziej fajne, jakieś soczyste, coś tego typu. Na przykład ten odcinek nagrywałem w poniedziałek, później ciąg dalszy w środę, a wy go widzicie w czwartek, więc zróbmy się dosyć dużo. Tak, to są, tak, i już spieszę na to z tłumaczeniem, co ja tego szczególnie. Nie wiem, czy pamiętacie, od naprawdę dawien dawna mówię, iż w końcu kiedyś zrobię to magiczne, to co wszyscy mówimy. I tę strukturę kolejową. No i stało się. Stwierdziłem, no dobra, mogę być. W sumie nudzi mi się trochę w domu, to już się pomęczę z węzłami. Robiłem to, co wy teraz widzicie, to jest godzina mojej ciężkiej pracy przy padzie. Ja przez ponad godzinę robiłem te dwa węzły, bo będą dwa węzły zrobiliśmy. Dwa węzły kolejowe z prawie całą infrastrukturą po tej stronie rzeki. Po tej stronie miasta, bo ciąg dalszy jest jeszcze po drugiej stronie miasta, jeszcze trzeba zrobić wszystko przy węźle, przy dworcu głównym i jeszcze trzeba byłoby ładnie to wszystko porozdzielać od pociągów towarowych. Ale to już na pewno nie dzisiaj, to kiedy indziej mogę się w jakimś kolejnym tego typu odcinku. No i tak, zaczynamy od oczywiście timelapse'a, który właśnie tam będę przyłączyć. Tutaj na przykład nie potrzebny się będzie na tym drodze, albo na chwilę stwierdzę, że to w ogóle nie miało sensu. No i ja to ja, tak? No i tak, tutaj ogólnie to jest ten węzeł tuż przy granicy. I tak, tutaj mają być... No właśnie, tu w ogóle może pokażę zdjęcie. Bo ja mam te węzły zrysowane na kartce. Nie, to gdzieś tam, bo mam powinno się teraz z boku pojawić, czy na jakimś środku ekranu. Nie, zaraz wymyślę, tak? Powiedzmy, że tutaj to jest M-kę. Przypadam, że będę wiedzieć, że w tym miejscu trzeba to wkręcić. No to ja sobie zyskiwałem cały ten węzeł na jakimś... lekcji. No i wiemy więcej, jak to wyglądać. I bardzo dużo dzwonił korzystatorów jednokierunkowych, więc możecie czerpać inspirację z tego węzła, ile chcecie, jak z tych wszystkich trybowych, bo one są zawsze odjechane. Ale no, ten węzeł kolejowy ja nigdy nie sądzę, żeby osiągnął swoją pełnię użytkowania, bo ogólnie w tym mieście nie stawiam tutaj głównie na pociągi, tylko ogólnie na cały transport właśnie poza pociągami. Pociągi i tak będzie wykorzystywał dużo. No bo są tu nowe węzły i tego typu z Mass Transit. Ale no to nie będzie aż tak bardzo rozjechane jak było wcześniej, tak? Z pewnego... Nie, wcześniej było Mass Transit. Zastanawiam się nad celami, bo wtedy nagrywam odcinek specjal ankieta. Jeśli nie oglądaje się, to wtedy polecam. Zobaczcie, tam możecie głosować, jak będzie specjal z okazji dyskusji z tych dokumentów. Jeszcze raz. Dziękuję Wam bardzo za to, że podjęliśmy taki odcinek. Kiedy zakładałem ten kanał, to miało nie jedną subskrypcję, a kiedy już zacząłem normalnie nagrywać te odcinki, to powiedziałem w pierwszym odcinku, jeśli będzie więcej niż 10 wyświetleń, nagrywam kolejny odcinek. I było więcej niż 10 wyświetleń. I tak już powstało, widzimy wszystko. Nie, no, oczywiście. Historia jest dosyć trochę dłuższa, ale to jest taka główna część i było 10 wyświetleń. No i tak powoli toczyliśmy się tam około 30, miałem już na święta. No i tak przez ten później cały rok się cofaliśmy i teraz jesteśmy na wspólnie. Ogólnie tam część jeszcze subskrybentów mamy z poprzednich kanałów historiowych tego typu. Ale później już zacząłem pobierać prawdziwych subskrybentów. No, jest taki pan, na przykład mój moderator, to ja będę pamiętać, czy sobie widziałem. No i to byli ludzie, którymi na pewno się nie udało tutaj, jak wypadnie się chcieli wkręcić. Podobno mi się podoba to, co ja tutaj robię, to już tak jest. No i mam nadzieję, że możecie się tam jakoś wyrazić by tym, co chcecie zobaczyć w naszym kolejnym odcinku, tak? Wiele z naszym specjalnym. Dobra, ale wracając do tego, co ja tutaj teraz robię. To jest w głównej mierze, bo tak, tutaj sobie to zostałem dokładnie tutaj, no może nie dokładnie, bo nie przewidziałem tego węzła kolegowego dokładnie, jak to będzie i jakie błędy ma z skanem bez anarchii. No i mniej więcej tutaj chciałem to podłączyć wszystko ze sobą. Czyli tak, mamy trzy pociągi za granicy i rozdzielają się na dwie sekcje. Pociągi osobowe i pociągi towarowe.
Ale jest jeszcze trzeci tor, który nie podłączamy nigdy do toru głównego. Jest to dla pociągów wewnętrznych i tor wewnętrzny jest tylko i wyłącznie dla pociągów, które jeżdżą wewnątrz miasta. Tak próbuję go wykorzystywać. Oczywiście nie mogę kliknąć, bo na przykład jakieś pociągi te z zewnątrz, bo nie mogę nim jechać. Nie, ale próbuję tak budować, żeby nie miał powodów, żebym chciał nim jechać. Ale to nie znaczy, że pociągi moje wewnętrzne nie jeżdżą po torach zewnętrznych. Jeżdżą, na przykład jest jakiś taki bardziej dworzec, do którego nie mam zbytnie podłączyć pust, tam nie mam, nie będzie nigdy korków. Owszem, mogę podłączyć po prostu pod główną z sieć, co będę też chciał robić, żeby jakoś tam jeździło ładnie. I wtedy to trochę inaczej działa, tak? No, więc tam będzie jakoś działać. Ogólnie mam pomysł też na bliższym jakimś czasie. Ogólnie teraz chcę trochę rozbudować bardziej nasze miasto. Na bliższych kilkach. Się teraz dużo zajmowałem konstrukcjami, różnymi tego ECP, drogami, tak bla 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 bla. Nową dużą dzielnicę, gdzieś tam mieszkaną, to nie wiem jeszcze gdzie. Nową dużą dzielnicę mieszkaną. Tak, żeby trochę rozbudować to miasto, bo jest, mamy 48 tysięcy. I to nasze 48 tysięcy, które idzie lewo, prawo i w ogóle nic nie jedziemy do góry, ani do przodu. A samoloty się same nie zbudują, więc mam zamiar niedługo trochę przycisnąć i żeby to się trochę zaczęło tutaj rozbudowywać, bo no, mamy to miasto, ale tak ostatnio to od paru odcinków to już naprawdę klepiemy bidę tutaj, jeżeli chodzi o rozwój. No tam jakieś popyty to tam biorę, jeżeli trzeba tam powoli, ale to nie jest to. To trzeba mocno tupnąć. Także tak, tutaj dzisiaj się jeszcze zajmiemy kolejną i mam jeszcze na momencie coś. I tam kolejny czynam, ale mam w planach, ale to już później, port pasażerski. Bo my portu pasażerskiego, jakiego takiego nie mamy, to będzie port i pasażerski, i turystyczny, i wtedy też zaczynamy się tak bardziej iść w turystykę, jakieś monumenty, tego typu rzeczy. Tak, wtedy oczywiście to będzie w tym mieście. Tak, będziemy tutaj się wkręcać, ale na razie jeszcze tyle nie, ponieważ tutaj się zająć, no. No Mass Transit jednak dodał dużo fajnych rzeczy, które chcę wykorzystać, jak mówić. Ale kiedy przekroczymy próg tam ostatniego kamienia milowego, będziemy mieli tego typu budynki, arcydzieła architektury. I ja mam zamiar, nie wiem na ile to jest realne, zbudować wszystkie arcydzieła architektury w tym mieście. Nie wiem jak, nie wiem czy mi się to uda, ale kto zrobi. No i ogólnie wszystkie monumenty tego typu rzeczy chciałbym w tym mieście zbudować, no i mam nadzieję, że to mi się udało. Na przykład jest taki tor, który... On ma tutaj tak za taką trupę. Ogólnie ten węzeł jest tak zrobiony, że nie ma się zrobić kogoś. Na przykład tutaj. Z tej strony mamy na przykład wjazd tylko towarowy, no bo pociągi towarowe, tylko towarowe będą jechać do sekcji towarowej, tam co nie do portów. Do wewnątrz miasta są trzy tory, czyli pociągi wewnętrzne, pociągi zewnętrzne osobowe i pociągi towarowe. I tutaj w bok jest odjazd, gdzie jeszcze nic nie ma. Będzie spełniona dzielnica, to nie wiem kiedy zrobię. Będzie dworzec towarowy. Tak, bo w centrum miasta dworce towarowe chodziło się przydają. Na przykład z przemysłu przyjeżdżając do celu w drugą stronę. I no, ten zakręt, teraz patrzcie na to jak ja go mówię. To jest po prostu piękny, co ja wyczyniłem. To jest po prostu piękny zakręt, taki zygzakiem ten pociąg, który będzie. I to dla pociągów akurat tych zagranicznych osobowych. No i właśnie tutaj będą pociągi wewnętrznej dojeżdżać, czy jakieś tam, nie wiem, do tej starszej części miasta puszczę pociągi i jeszcze takie i pociągi towarowe. I ogólnie tam na dniach, ale to już też jak trochę rozbudujemy nasze miasto, będę wprowadzać do naszego miasta, ale do bardziej nowych dzielnic, część tych kolei jednoszynowej nad ulicami, nie, bo można budować pomiędzy budynkami, ale nad ulicami to się bardziej sprawdza, bo mniej miejsca zajmuje. Także w nowej dzielnicy, tam co budujemy przy jeziorze, to tam będzie główny kolej taka. Kolej torowa będzie również, ale nie w takim stopniu. I też mam zamiar jakoś wykorzystać kolej linową, bo jeszcze z niej też ani raz nie korzystamy. Kolej linowa będzie głównie wykorzystywana, żeby pociąg jeździło nad rzeką, tego typu. Tam jak będziemy budować nasze porty, to tam na pewno się to przyda, to tam będą piku-miku się robiło. Tak, jak już na tam transportu, tego typu. Dobra, tutaj widzę, że zaraz skończymy nasz pierwszy węzeł. Tutaj będę na to szybciej z tego co wypuszczuję. Tutaj gadam. Nie mam nawet czym popić. Trochę się nie przygotowałem. Dzisiejszy odcinek ogólny tam będzie trwać koło 45 minut.
No ale to też takiego tam specjalnego traktujcie go, bo... Ja tam też nie mam zbyt dużo czasu na robienie, a co taki trochę dłuższy materiał może być bardziej lepszy, trudniejszy. Właśnie, tutaj możecie zobaczyć, a to później o tym, co teraz tam widzisz w takim pasku, żółto-czarne, to później się dowiecie. Co jakiś czas muszę też zapisywać i czytywać, żeby jak tam sobie ogarnąć, nie? Dobrze, no i tutaj właśnie, o, to jest ten tor, który teraz buduje to dla pociągów wewnętrznych, a ten drugi to dla pociągów towarowych. No i co tu dużo mówisz, tutaj będzie kompletnie pociągi co do korków. Według mnie zero jakichś tam kolizji, że nie będzie można dojeżdżać, tego typu. Jeżeli coś takiego by się wydarzyło, to ja zasłużę pomoc, szybko to zapytam, nawet poza odcinkiem i lecimy dalej, tak? No tutaj to wszystko trzeba by znowu wyburzyć. Tutaj jakby coś, jakby ktoś się zastanawiał, po co jakby tutaj te drogi gruntowe, to po to, aby nam tor nie wyszedł poza miasto. Tak, wyjdzie poza miasto, gdyby chcecie. Lecimy łączy z pociągami zagranicznymi, a tego byśmy nie chcieli. I tak, tutaj puścimy sobie trochę torów, no bo tutaj będą do naszego tego głównego dworca bierzeć dwa tory. Póki co, takie główne dwa tory. Tory dla pociągów zagranicznych i tory dla pociągów wewnętrznych. No i plus tory dla pociągów wewnętrznych do jakichś tam z oddzielonych sekcji, gdzie może być większy ruch. Ale ogólnie ja wątpię, żeby ten dworzec kiedykolwiek miał swoją maksymalną przepustowość w tym mieście. Chociaż, powiem szczerze, że chciałbym zobaczyć ten sport naprawdę duży, duży. Nie wiem, czy to będzie możliwe, ale naprawdę byłbym zadowolony. No i na przykład tutaj puszczamy sobie nasz taki mostek, co nie? I to będą pociągi chyba kosmopolskie, z tego co pamiętam, czy pamiętam to nie? Nie wiem, czy pamiętacie, w ostatnim odcinku budowaliśmy sobie dzielnicę z tramwajem i tam robiliśmy specjalne węzły. Nie wiem, co to jest miasta. Robiliśmy specjalne te potrójne tory i dzisiaj właśnie z nimi będziemy prosto wszystko, że je zbudowaliśmy. Tutaj się to trudno. I będziemy z nich korzystać. Chwila, czy my nie oglądamy teraz tego samego? Wait. Może jednak. Też wydaje mi się, że to zbudowaliśmy szybciutko. Jeżeli tak, no to wiem. Napiszcie w komentarzu, mam sklerozę już. Dlatego to tak się zbliżyło. Aha. Ogólnie widzę, że tutaj jest trochę się nagrywało. Ale widzę, że nie mam tych celów, jak buduję ten cały węzeł, ale no dobra. Jakby coś może, bo tutaj chyba tego nie będzie widać. Ja tutaj zbudowałem cały węzeł ten kolejowy, tak aby on tam tutaj w miarę jeździł. Teraz zobaczymy, jeżeli to będzie cała powtórka. I powtórka. Dobrze. Przykro mi, tego nie udało mi się nagrać. Nie wiem, czemu może mi się usunął klip. Wracamy do normalnego odcinka. Nie po odcinku już zobaczycie dokładnie, jak to wygląda. Dobrze, no i jak tutaj widzieliście przed chwilą, na pewno się już przedstawiłem przed chwilą. Widzieliście, jak budowałem dwa wielkie węzły kolejowe i trochę to było już dzisiaj infrastruktury drogowej. Jakby coś, tak, wiem, mamy 100 subskrypcji, ale to nie jest ten specjal, to jest zwykły odcinek. I odcinek ten specjalny na specjal powinien się pojawić przed tym odcinkiem, ale zanim też zapytacie się, czemu jesteśmy na pauzie, to wam powiem, żebyście się nie zdziwili, co teraz zobaczycie. Mogliście to zobaczyć już tam na lapsie. W mieście nastąpi trzęsienie ziemi o 8,6. Wiecie, coś najbardziej decydujące w tym, że nie to, że będzie trzęsienie ziemi, bo to już mniejsze z tym, tylko że to jest dokładnie to samo miejsce, co było wcześniej. No może poza tą dzielnicą, ale... Chociaż nie, trochę się będzie tutaj przesunęło. Dobrze, z tego co pamiętam, ci nie mają jakiejś takiej... niezawodnej ewakuacji, to im to teraz zrobimy. No będziemy sobie budować dalej. Ogólnie dzisiaj chciałem zbudować kolej jednoszynową. Poza tymi dewolucji... Wiecie, co chcę powiedzieć. Dewolucję. O. W naszym kochanym transporcie. I tak, tu ogólnie... Nie wiem, na ile to jest możliwe. Ja bym sobie zrobił zjazd w dół. No właśnie. O. Dokładnie. O to mi chodziło. Tu sobie najwyżej można zjechać w dół.
te gry. No na prostu w bok. Dobra. Tak czy siak, tutaj stąd powinno... Co? Dobra. To tak, na razie ciebie tutaj nie ma. Musimy sobie gdzieś znaleźć miejsce na wiadomą rzecz. I sądzę, że tu jest chyba idealne miejsce. Nasz nowy schron. I tak, tu ogólnie jest ta nasza autostrada, co nie? Kojarzycie je na pewno. I tutaj są tego typu budynki, więc sądzę, że to powinno być dobre miejsce na schron. Tutaj oczywiście dalej będą nasze ekspresowe, autostrady i tego typu budynki, ale to będzie później, tak? Na razie nad tym nie myślmy. No i tutaj oczywiście będzie priorytetowy wyjazd. Dobrze, dajmy sobie tutaj... no i już od razu pójdźmy o krok dalej, czyli tu będzie wyjazd w górę. Okej, okay, rozumiem, że mnie nie lubisz, ale no bez przesady. I tak dotąd i to będzie na razie tyle. Tam kiedyś może, że coś będzie się działo więcej. Dobrze, daj mi skron mój. A, widzicie? Idealnie nam tu powinien wejść. Jest, idealnie. I dajmy sobie nasze ścieżki ewakuacyjne. Wiem, on tutaj trochę będzie pokrywać się z tą dzielnicą, ale już na to trudno. Okay. Raz się żyje, tak? Dobrze, tutaj ten autobus będzie sobie jeździć trochę jeszcze po tej dzielnicy. Turystyka, tak, wiem. Tutaj nie powinno być zbytnio dużego ewakuowania, no bo to jest trąca turystyka, tak? Tam teoretycznie nie powinniśmy nawet puszczać autobusów ewakuacyjnych, ale już nie będzie. Może jakichś turystów ewakuujemy i jeszcze nam dadzą odszkodowanie. Co wątpię oczywiście. No i taki krótki autobusik tutaj, na przykład co, będzie sobie jeździć. Tu za chwilę tutaj ruszy. Pokaż mi, gdzie jeszcze to rypnie. Tutaj. Tu. Pokaż mi, czy tutaj jakieś są schrony. Tu jest jeden schron, ale ci nic kompletnie nie mają. I trzeba to niestety zmienić. Znaczy, niestety, trzeba to zmienić. Dama. I tak, wiem, tutaj jest ścieżka rowerowa i eciepecie, ale ścieżki rowerowej tutaj już nie ma. Są rzeczy ważne i ważniejsze. To jest ewakuacja. Jakby ci powiedzieli, że to się... Nie. To mi ich zabił, to. Dobrze, tutaj jako takie tam jakieś zabudowania lekkie, więc tu będzie taki na przykład lekki autobusik jeździć. I on tu bardziej będzie po prostu objeżdżać to wszystko, co nie? Jakoś tak, tak. Tutaj. No i może być nawet tutaj. Chociaż... Wiesz co, ten przystanek można usunąć. On niepotrzebnie będzie ich dużo. Dobrze, no i co dużo mówić. Zerknijmy sobie naszą mapę schronów. Mamy gdzieś jakieś niepotrzebne schrony. Gdzie nie w tej stopie darzenia. Jest jeden tutaj, okej. Okay. Dobrze, to włączamy wszystkie i wyłączamy ten, tylko ten jeden. Dobrze, dajemy ewakuację, ewakuuj całe miasto. Nie licząc tego... No, słyszymy, już działa. To był błąd. To był duży błąd. To był wielki błąd. My właśnie usunęliśmy wszystkie nasze drogi ewakuacyjne stąd. Oh, shit. Ach, to złe wciśnięcie danego przycisku. To jest po prostu piękne. Dobra, dajmy sobie tu. I tutaj z powrotem. Nasz autobusik, co nie? Ewakuacyjnie. Staram się ustawiać w tych samych miejscach, co był wcześniej. Dobra, nie to. Zwolnij do domu. Dobrze. I teraz w czystej teorii jesteśmy przygotowani na szczęście ziemi. Co nie? Tego chyba nie musimy nigdy już stawiać. Okej, domki się powoli ewakuowują. Jedyne co mi się nie podoba, to to, że ci tutaj... A nie, czekajcie, może się ewakuują tylko. Tutaj jest, że jest jakiś handel, tak? Tak, tu jest handel, okej. Okay. Pokaż mi, gdzie to ma dypnąć, jeszcze raz. Dobra, pokazuje mi ewakuowanych w tym promieniu. No to całkiem nieźle jesteśmy. Jedyne co mnie przeraża to jest to, że tutaj rzeczywiście nie zostali wszyscy ewakuowani, a tutaj trochę jest domków mimo wszystko.
Ile jest w tej dzielnicy? No, niecały 1000. Możemy jej postawić własny schron. A już nie będzie. Macie schron. Włączmy ewakuację. To też. To, ale to będzie, to będzie za chwilę. Ewakuacja i tak. Autobusik po tej dzielnicy sobie już po prostu jechać. O, o, o! Kud... Ale mi tu rypnęło wodę. Ja cię nie mogę znowu w tym samym... Jak mi to rozwali, to będę wściekły. Jeszcze... Rozwaliło. Ja cię nie mogę. Dobrze, zaraz zobaczymy, jak tam to się trzęsie, tak? I tu wracasz. Nie tu, tu. Jest, jest tsunami. Jest, rozwaliło wszystko, jest. Okej, okay, świetnie. Wspaniale. Wody ci nie mają już. Już, już, już się wyprawia. Podłączmy póki co kanalizację. Musimy zwalczyć z tym problemem. Okej, okay, widzę, widzę problem. Tutaj rozwaliło się. Dobrze, zaraz powinna wrócić woda. Można podłączyć jeszcze tutaj. Jakby znowu chciało rozwalić. Dobrze, widzę, że jest kiepsko. Nawet bardzo kiepsko. Tragedia jest. Okej, okay, miasto ogłosiło upadłość. Nie, no chyba nie. Dobrze, pierwsze co trzeba zrobić to kanał. Teraz pamiętam, tutaj był średni. Mam nadzieję, że się nie mylę. Niestety to trzeba zawsze zrobić. Dobra. To mamy. Teraz sprawdźmy, czy dobrą wysokość obrało. Tak, dobrą wysokość obrałem. Okej, dobra. To za chwilę mi tutaj się naprawi. Dalej, kolejną rzeczą, którą trzeba naprawić. Czemu ja zawsze zaczynam od naprawienia? Dobrze, to jest to. Z tego co ja widzę, to tutaj trochę dużo dypnęło. Oj, dużo, dużo dypnęło. Dobrze, dalej. Łapanie. Czemu to zawsze strzęsienia ziemi są? Ej no. Dawaj mi tu maksymalną siłę. Tak, daj po prostu to. Dobra, dobra, dobra. O, żeż ty, metr to mi rozwaliło. Lekaj, tu była jeszcze stacja, zaraz mi powiesz. Dobrze, tutaj widzę, że jest kompletny problem z chaos na drodze. I ja to muszę drodze naprawić. To jest niestety pierwsze, co muszę zrobić tutaj. Linie pomocnicze. Dobra. Żeż ty, chyba no. Dobra. Masz problem, człowieku, masz jakiś problem? Dobra. No, by było już. Przyspiesz, żeby mi ta woda zleciała stąd. No. I stąd tu, i to samo w tą stronę. Dobra. Jest źle. Chyba tak być. Okej, okay, dobra. Tu jest dobrze. Tu widzę, że można byłoby to ulepszyć. Na dużą drogę. I to samo tutaj. Chociaż nie, tutaj aż tak nie musi to być. Dobra, dobra, mniejsza z tym. Trzeba naprawić drogi. Napraw. Napraw, napraw, napraw. Jedźcie sobie. I to samo tutaj. Napraw, napraw. Dobra, tutaj powoli budynki będą się naprawiać. Tutaj jest nasza autostrada, którą trzeba niestety szybko naprawić. Niestety, niestety. Tutaj jechał jeszcze jakieś linie tramwaje, bo bym był już wściekły. A, nie, lepiej. Dużo lepiej. Tu był port. Dobrze powiedziane, tu był port. Dobra. Był mniej więcej na takiej wysokości. Postawmy sobie nasz port.
Wytłumacz mi, czemu to się zrobił most. Jak to przecież nie ma żadnego podniesionego terenu. Nie pojmuję tego. Czemu? Czemu? A właśnie. Cały czas stracimy w force. Powrót do schronów. Ewakuacja do schronów. Powrót do domów. Czy to źle? Powrót ze schronów. Okej, myślałem, że źle przetłumaczyłem. Dobrze, już nie będzie w ten sposób. Okej. Tutaj była ścieżka. To pamiętam. Ta ścieżka sobie tutaj szła. Aż tu sobie nagle skręcała. I ścieżkę też trzeba niestety naprawić. Niestety. Wow, ile ludzi tutaj idzie. Dobra. To tak, idziemy teraz krok po kroku. Tutaj widzę, że ewidentnie była droga. I tu również. Tylko, że tutaj jest woda. Ja z tą wodą nie mam pomysłu, co zrobić. Czekaj. Tu jest... jakiś uskok, czy co? No nie mam pomysłu zbytnio, co z tym zrobić. Ale dobra. Zajmijmy się najpierw tą autostradą, którą trzeba tutaj naprawić. Autostrada. Ulepsz. Dobra, to nie. To też nie to. To. Dobra, i teraz powinniście już móc... Czekaj, tu były wszystkie te... A nie, to nie były przejścia podziemne, to było wejście na górę. Jeszcze gorzej. Ło, panie, ile... Zobacz! No, powiem wam tyle. Jestem zadowolony z tych schronów. Jeden to mi się nie podoba. I to bardzo. To jest to, że oni tutaj nie mogą wejść. Już możecie. Ile tu ludzi idzie? Zobaczcie, ile z tych schronów. Czy jednak schrony to coś dają? Nawet nie tak, tylko coś. A, tu jeszcze... jest drogi nie naprawione. Okej. Tego nie mogę naprawić. O, tutaj coś jest. Co to jest? Stacja metra. Dobra, świetnie. Tak, poza tym właśnie, metro. Zobaczmy co z naszym metrem. Tutaj chyba było po prostu podłączenie. Tu widzę kolejno. Ale mi tu samo wszystko nie zadziało. Postój taksówek. What? Jak ten postój pod taksówek tu ma teraz funkcjonować? Nie, to było napraw. A, tutaj nic nie było. Okej, dobra. Tu było na pewno podłączenie, to jestem pewien. I tu również. Dobrze. Bo naprawiajmy sobie drogi, bo nad tym niestety trzeba się zająć. Dobrze, tu jest dobrze. Dobrze, że to było bardziej już tutaj. Przynajmniej tyle. Tutaj. Tutaj mi całe przejścia. Tu widzę, że powoli to schodzi. A, dobra. Dobrze, bardzo dobrze. Dobrze, tutaj widzę, że już powoli możemy iść dalej. I tak, tutaj mówiło coś, że nie chcę tego naprawić. Okej, dobrze, nie chcesz, ale ja muszę. Dobra. To jakoś mniej więcej tak szło, co nie? Mniej więcej. Dobra, nie. To nie szło tak. Ja już to widzę. To szło... dajżeż tak mniej więcej. I to samo trzeba zrobić tutaj. I trzeba jeszcze to... O kurczę. Te ścieżki akurat to mają to do siebie, że one się lubią niszczyć. A później trzeba je wszystkie dobywać. Akurat tutaj będzie proste dosyć naprawienie. Co nie? Chociaż powiem tyle, że mi tu trochę dużo budynków wydypało. Tak pomijawszy. Najlepsze to są te huragany i tego typu. Bo one niszczą, ale nie za szybko to przychodzi całość.
Dobrze, z tego co pamiętam, tutaj była stacja meta gdzieś. A, stacja meta się ustała, świetnie. To jest akurat bardzo dobre, wiadomość. Bo dzięki temu, jeżeli to się ustało, to nie będę mieć aż takich problemów z resztą. Dobra. Parę budynków tu jeszcze widzę, że się poniszczyło, ale niekoniecznie w miejscach, gdzie były emisje główne. Krematorium. Ciekawe, podatne na coś takiego. Dobra, i chyba to tyle. Dobra, pokaż mi mapę zniszczenia. Na tym najlepiej to... właśnie, jak jest z czasem? 11 minut, dobra. Nie, my dzisiaj na pewno jakąś kolej jednoszyną opuścimy. Okej, okay, zniszczenie zażegnane z tego co widzę. Daj mi duży pędzel, daj mi pędzel. I tutaj ma się ludzie wracać. Okej. Okay. A wy tu. I tutaj. Nie jestem przekonany. Możliwe, że tu były zjazdy, wjazdy. Ale ja tego nie pamiętam w ogóle. Słynnego cokolwiek. Przez ten jeden durny przystanek autobusowy, co w ogóle robi przystanek autobusowy, tego typu miejscu? Kto ci pozwolił? Ale wiesz, taki korek... Nie. Okej, można. Może... To byłoby w sumie... Chyba tak. Chyba tu było przejście podziemne. Coś mi się tak tu wydaje. Tylko, że teraz to jest wysoko i się z tym przejściem podziemnym i tutaj będzie robić problem, tak? Tak, ja daję. Ja mam na to sposób. Ha! Wtedy na to. A! Ciach! Dobra. Macie tutaj dojazd i wy tutaj. I tutaj się budować. A, tutaj jeszcze jest droga niemożliwa. Ciekawe. Tutaj. A tak powiem, to chyba już nie powinno być jakichś dużych problemów. I tu była ścieżka. Tu nam kompletnie wyrzuciło w kosmos. Tak pomijawszy. Po tym całym zajściu. To ona tutaj była... Jakoś tak trochę w kosmos wystrzelona. A, tutaj... Co? Tutaj? Chyba, może być. W takim wypadku... Tak, ten kanał jest teraz źle zbudowany. Ale dobra, nieważne to. To trzeba połączyć, to trzeba połączyć i to trzeba było połączyć. Co nie? O, tutaj jest naprawdę duży ruch. I z tego co pamiętam, to się może tutaj też przydać te wejście na górę. O, proszę bardzo, towarzyści. Chodźcie, jaki teraz ruch nagle zrobiliśmy. Wszyscy muszą gdzieś dojść. Ale jazda. I to tylko jedno, czy takie małe jedno trzęsionko. Tu możemy jeszcze zrobić dojście na górę. A, proszę bardzo. Dobra, tutaj mniej więcej powinno to już działać. Ja mam jedno pytanie, co to jest? To tutaj. Czy to jest droga ewakuacyjna? Bo tak to wygląda tutaj. Tak. Okej, to jest co innego. A, droga tutaj nie została jeszcze ulepszona. Masz. Teraz powinno być już ci lepiej. Z tego co pamiętam, niekoniecznie tu były wszędzie teraz takie drogi, jak teraz są. Ale już pozostajemy przy tym, jak to teraz wygląda. Dobra, no dobra. Powiedzmy, że kryzys zażegnany, chociaż... Powoli powinno to wychodzić z problemów. Mam taką nadzieję. Dobra, tym się zajmiemy kiedy indziej. Tą katastrofą. Tak? Dobrze, to dodałem tutaj ten wielki węzeł, co nie, bardzo mi się podoba. Szczególnie tego typu tutaj węzły. I pociągi powinny z tego w miarę dobrze teraz korzystać.
Tutaj ogólnie wysunąłem te nasze towarowe na przykład pociągi, żeby jeździły zupełnie inną trasą, a nie żeby nas się teraz słuchać. I podzieliłem nasze pociągi zewnętrzne i wewnętrzne. Tutaj na przykład zrobiłem na przyszłą dzielnicę, tutaj co ma być turystyka, statki turystyka, o, na przykład widzicie, tu jeszcze jest jakaś fala. No i tutaj się biegną te nasze wszystkie tory, co nie? I tutaj nasz wielki, naprawdę wielki węzeł, to jest na przykład do pociągów towarowych. Tu się wszystko rozdziela na pociągi towarowe, nietowarowe, pasażerskie, niepasażerskie. A tu jest po prostu jedna linia na przykład dla tylko pociągów wewnętrznych. I sądzę, że tego typu węzeł, co my tutaj mamy, to powinno nam całkowicie rozwiązać problem korkowy. No tak mam nadzieję. O, na przykład tutaj to widzimy, że spokojnie się zjeżdżają z tych dwóch stron. I swoją drogą, jak wy tu możecie zauważyć, tutaj będzie dzielnica i tu gdzieś będzie stacja jeszcze pociągów. Ale nie wiem to jeszcze, jak z tym będzie dokładnie, to będzie później. To ty cały czas tu masz podobny, kurde. Nie wiem. Ej, dałem po prostu jakaś z tego jeszcze nie na pewno, ale dobra. A, właśnie, czekajcie. Zreknijmy sobie statystyki. Zaraz się tym zajmiemy. Liczba ofiar, prawie 1000, o kurde. Zniszczone budynki, 115, zniszczone drogi, dużo. Zniszczone tory kolejowe? Płonące budynki. Czekaj. Tory kolejowe? Czy nie? What the fuck? Jakie tory kolejowe? Aha. Nine. Nic. Wszystko jeździ? A. Zniszczenie. Nie wiem, o co mu chodzi. Szczerze powiedziawszy, nie mam żadnego pojęcia. Dobra, to wracając do tego naszego, o czym my tu mówiliśmy. Mamy tutaj naszą stację, co nie? I my sobie puścimy kolej jednoszynową. Wiem, tu jest stacja, może ją podłączymy dzisiaj, nie jestem przekonany. Ale na pewno jedna nitka naszej kolei jednoszynowej pójdzie. No i tak, tu mieliśmy ją puścić, co nie? No bo to zróbmy. Słonego tutaj ten tramwaj podobno naprawdę dużo ludzi zabiera ze sobą. Ale na razie nad tym nie będę patrzył. Trochę rozbudowałem tą dzielnicę poza odcinkiem. I promy puściłem, tego też nie było chyba. Nie pamiętam, odcinek ten to był już dla mnie bardzo dawno. Dla was może trochę mniej, ale dla mnie to już naprawdę lata i wieki temu. Kurczę, nie mogę tego nigdzie tutaj wstawić. Najwyżej tego tu po prostu nie będzie, ale no miałem już naprawdę chęć tutaj to wstawić. Tutaj nie. Tu by weszło. Niszcząc mi trochę przejść dla pieszych. Ale by weszło. Tu. Tutaj nie ma, to mi za dużo niszczy. To nie, tutaj to nie ma sensu, bo tutaj pociągi ładnie dojeżdżają. Dobra, to zróbmy w drugą stronę, którą też chciałem zrobić. Tak, pierwsze co. To puścimy sobie nitkę w środek tej dzielnicy, tak aby tutaj ładnie wjechało w to. Dobrze, gdzie jest jakaś większa droga? Czekaj, to jest ten, nie, to jest ta, to jest to. Okej, a tutaj jest jakaś większa droga. Z tym, że w tej większej drodze to mi się nie chce nic kurde wstawić. Będzie za mało miejsca. Okej. No na szczęście na to sposoby. Stara dobra. Proszę bardzo. Jedną stację tutaj. I drugą gdzieś tutaj, ale tutaj mam akurat dobry patent. Albo i nie. Zróbmy sobie po prostu w ten sposób. I na razie tyle będzie tego naszego kolejowego szaleństwa. O rzeczny. Tu są tramwaje. Tramwaje. Tu były tramwaje.
Tu już sam już tramwaje, nie ma. To skoro tu są tramwaje, to nie. To ty sobie pojedziesz tu. Widzę, że tutaj będzie trochę większy problem niż sądziłem, ale dobra. Jeżeli zrobimy sobie tutaj zakręt i podjedziemy tutaj, o, tu może pojechać górą. Czekaj. Tu. I tutaj oczywiście wiemy, co będzie się działo dalej, co nie? Dobra, dajmy tutaj sobie słup. Tu spróbujmy na jak najdłuższym odjeździe. I tutaj stąd puścimy sobie prostą tą część. Bo to jest do części miastowej i tak też puścimy. No i stąd sobie dojedziesz stąd tu. Stąd tutaj dojedzie do trasa. Tutaj puścimy sobie, tak wiem, tutaj są tramwaje, ale spokojnie. Tramwaje się chyba nie obrażą. Jeżeli coś tu jeszcze będzie jeździć, to... Aha, i tutaj, bo mamy je cały czas jadą, tak? Nie, tutaj ich nie ma. A, bo tu skręcają. Dobra, to sobie puścimy, to tędy. To tutaj, to już tutaj puszczę, żeby to skończyć i po prostu będzie koniec. Tu. No i stąd, tak standardowo, jak tutaj to było. Czyli tak. I tak. I stąd do tego naszego miejsca, gdzie to będzie startować, czyli dotąd. I tutaj. To wyjdzie sobie w drogę. To będzie po prostu prościej, jak tutaj będzie już jechać drogą. Ten kawałek. Jakkolwiek to będzie jechać drogą. O, proszę bardzo. Możemy teraz zwrócić tym do tego, co było wcześniej. Dobra. Dziwne te zakręty wyglądają. Tak wiem, ale to tak niestety coś zazwyczaj wyglądają przy tej kolejce. Przy tego typu kolejce. O, może tak bardziej. I tutaj dojedziesz tu. Dobrze, możemy cię włączyć w końcu. I stąd puścimy sobie po prostu linię i ją. I to będzie tyle z tego. Jedziesz tu, tu. Ludzie zadowoleni, ludzie zadowoleni. No i tutaj i z powrotem będziesz po prostu wracać tym pociągu te kolejko z powrotem. To później jak tam to po usunę, to się później tym zajmiemy. Dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli Wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Mam nadzieję, że jakiś pociąg się zaraz pojawi. Żeby nasza kolej jednoszynowa zaczęła ruszyć razu z impetem. Wróćmy sobie do naszego węzła. No i cześć.